tym momencie mój trening do końca października, jeszcze powiedzmy połowy listopada, będzie takim, no powiedzmy, treningiem troszkę kulturystycznym. Więcej powtórzeń, 12-15, pompowanie mięśni. W tym momencie nie jeżdżę w ogóle na swój specyficzny sprzęt Strongman. Tych ćwiczeń na razie nie wykonuję ze względu, no właśnie chcę się regenerować, odpocząć od tego żelastwa. Ale już w połowie listopada, powiedzmy, zacznę tam też uczęszczać na treningi, no i już zacznę podkręcać tempo. Porównując okres teraz roztrenowania i już ostrych przygotowań, ciężary w moim treningu, no, bardzo się różnią i zakres powtórzeń tak samo. Teraz, jak już wspomniałem wcześniej, to jest gdzieś 12, 15, 3-4 seryjki na daną partię. A później, kiedy już jestem naprawdę w ciężkim treningu przygotowawczym, obciążenia rosną, to jest oczywiste, i ilość powtórzeń spada. Nie chodzę na, powiedzmy, maksymalne powtórzenie, jak można to tak nazwać, bo dla mnie wytrzymałość siłowa jest dużo bardziej istotna, czyli zakładam przykładowo 300 kilo i nad tym się pastwię, ile razy najwięcej jestem w stanie zrobić, i to jeszcze w ciągu jednej minuty, także to nie jest, że sobie podpoczywam, ale mam jeszcze określony czas na to, ile mogę, powiedzmy, szarpać ten dany ciężar, także obciążenia ogromne. Co roku, jak okazuje się, przekraczam swoje rekordy życiowe. A skąd to wiem? Od 5 lat prowadzę dokładne zapiski wszystkich treningów. Każdą serię, którą wykonałem, każdy trening mam spisany. Prowadzę to w Excelu, bo tu łatwo jest przejrzyście prowadzić. I na podstawie zeszłego roku, czy doświadczeń z poprzednich lat, analizujemy moje możliwości i trening kierunkujemy tam, gdzie mam słabsze punkty. I jakby analiza tych moich wyników, postępów co roku daje taki efekt, że no, jadę potem na jedną czy drugą imprezę i jestem tak przygotowany, że jestem w stanie zdobyć jakiś medal. No, nie mówię, że wygrać, ale zająć jakieś dobre medalowe miejsce. Suplementacja w tym okresie praktycznie jest cały czas na tym samym poziomie, z tym, że tylko suplementy się zmieniają, bo teraz używam kreatyny, staków kreatynowych, ale to też zobaczycie po treningu, co spożywam. W pozostałych okresach nie stosuję kreatyny, mam za tyle innych suplementów, że akurat kreatyna potem kłóci mi się i poza tym przy takich obciążeniach pompuje mi szybko mięśnie i no, jest mi dużo ciężej na zawodach, gdzie ja na wytrzymałości muszę wiele konkurencji robić, no jest mi trudniej, także nie chcę być spompowany, także takich środków pompujących też nie stosuję. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie przedtreningowe i potreningowe, to jak najbardziej kompleks BCA, glutamina, po treningu no to cały zestaw. W moim wypadku też BCA, glutamina, magnez. Tutaj stosuję też około 2-3 gramów witaminy C. Mam specjalną farmaceutyczną. Co jeszcze? No oczywiście białko, ale to mam kompleks potreningowy Creafighta, który też jest kompleksowym środkiem właśnie potreningowym, regeneracyjnym. A pozostałe suplementy to w ciągu dnia Gainera jak najbardziej używam, też w tym okresie teraz roztrenowania, żeby utrzymać wagę. W okresie startowym no, ważę około 10 kg więcej. Teraz mam wagę około 124-123 kg, to zależy od dnia. Na zawody planuję około 135 kg ważyć na początku marca. Na przekór panującej powszechnie opinii, że strongmeni to mogą sobie wszystko zjadać. No, generalnie patrząc na moich kolegów, nie będę tu wymieniał z nazwiska, to tak jest, że no, nie wszyscy trzymają tą dietę pełną. Ja należę do tych osób, które przykładają się bardzo do diety.
Mogę powiedzieć, że no, posiłki mam zbilansowane. Odpowiednia ilość węglowodanów, białka w każdym posiłku. No, na tłuszczach się nie skupiam, bo nigdy ich dużo nie zjadam. Do mięso zawsze chude, pierś z kurczaka. No, głównie na pierś z kurczaka opieram swoją dietę. Pozostałe mięsa po pierwsze długo się gotują, poza tym są droższe. No i też dlatego. No, ale już do kurczaka się przyzwyczaiłem, także i bardzo go lubię. Pomimo, że jem go już 19 lat, to jednak ze smakiem go za każdym razem wciągam. Nie? No. Także posiłek zazwyczaj wygląda to około 100 gramów ryżu, makaronu ciemnego, no i 200-250 gram kurczaka plus jakieś warzywka. No i takich posiłków wciągnę 3 minimum, takie pełne, plus dodatkowe jeszcze szejki i inne posiłki między tym. Także no, kalorii mam z 5000, tak 4-5 tysięcy teraz, później jeszcze 2 dołożę, także bo tych kalorii dojdzie z dodatkowych supli, także no jest tego sporo. Do nadchodzących mistrzostw świata w Stanach Zjednoczonych okres przygotowawczy trwa u mnie około 15 tygodni i obciążenia, intensywność treningu wzrasta wraz z zbliżaniem się samego terminu zawodów. Jeżeli chodzi o mój sztab trenerski, to jest dwóch trenerów. Pierwszy to jest Wiesław Kruk z Mikołowa, wielokrotny mistrz świata w wyciskaniu oraz w kulturystyce. Tam jakby stawiałem swoje pierwsze kroki i wszystkie porady dietetyczne, treningowe były zaciągnięte od niego, a w obecnym moim punkcie życia współpracuję z Piotrkiem Piechowiakiem. Też byłem strongmanem, w tym momencie aktywnym kulturystą, który wspina się po drabinie. Doświadczenie zbiera, masę też przybiera, ale jakby nasza współpraca już od 8 lat, jak razem pracujemy. Co roku poprawiam swoje rekordy życiowe, zdobywam nowe tytuły, wygrywam mistrzostwa Polski, Europy, no i miejmy nadzieję świata. Także no, ja bardzo sobie cenię obu tych trenerów i cały czas analizujemy, nie stoimy w miejscu i jakoś widać, ta współpraca przynosi efekty, owoce w postaci kolejnych medali, także można sobie tylko życzyć dalszej takiej współpracy między nami.